I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej pięknej giereczki, którą już no niedługo, nawet no dzisiaj może jeszcze nie, ale na pewno w następnym razie skończymy. Wiecie, że to już jest koniec niedługi. Wiecie o tym wszyscy. Czyli możemy, wiecie, na spokojnie sobie pojeździć dzisiaj. Może nawet zrobimy te wyścigi, zobaczymy. Pojeździmy sobie, to co dam radę, po prostu to zrobię. Coś w tym stylu, nie? A wczoraj przestałem nagrywać, a tak dzisiaj stwierdziłem, kurde, przecież mogłem to wczoraj skończyć. No. Ach, kolejny projekt będzie skończony. Kolejna historia już za mną. Serio, szczerze, nie sądzę, że kiedyś wrócę do Mad Maxa. Mogę wam szczerze powiedzieć. Mad Max będzie zajebiście dobrym wspomnieniem. No ale wiadomo, że no, czasami... What the fuck was that? I'm going. Wait here. Yes, I'm a protector, Saint. But don't be long, please. Nie będzie cierpieć, nie? Ale ja z takiego czegoś się spotkałem. Się aż wystraszyłem. Cóż to za dźwięki? Samolot, co śmieszne. Oglądam teraz serial Los Zagubieni cały czas. Ten serial, który kiedyś w telewizji za dzieciaka puszczano. Ja go pamiętałem, że go oglądałem, ale nie wiedziałem dokładnie co, jak i gdzie. No i teraz wiecie, jak go oglądam, to mam takie flashbacki z dzieciństwa, że kiedyś widziałem to, tych aktorów i w ogóle. Ale cóż poradzić, nie? Podwójne muszle, jak za czasów pieprzonych z Rzymian. Możemy siedzieć, srać i dawać w żyły jednocześnie. There was a time we polluted clean water. Ta. Ludzie są śmieszni, nie? Czekaj, zobaczmy, czy mamy wszystko odkryte. A jeszcze jest obóz tutaj, straszaki 3. Raz, dwa, trzy, snajper. Tak, no to mamy wszystko odkryte. Tylko trzeba to zrobić. Jest, zaraz będzie znowu to, co kiedyś zrobiłem już solo. Z jednej strony kocham nagrywać, kocham dla was być tutaj i w ogóle gadać. Czasem mam takie, co jednak w życiu wybór jest, nie? Bo z jednej strony chciałbym też być i po prostu siedzieć, nikim nie gadać, po prostu sobie grać, wiecie. Dwa aspekty, nie? Dwa aspekty tego wszystkiego, co robię. Wiecie, czasami jednak brakuje takiego po prostu pogrania samego dla siebie, gdzie i tak gram, ale jak byłem Achievement Hunterem, jak to wiecie, grałem sobie po prostu cichutko w swoim takim gronie. I to było takie... I to było dla mnie wszystko, co tam potrzebowałem, a teraz tak skupiam się na tym YouTubie, żeby jednak, wiecie, jeżeli nagrywam, to raczej gram, to nagrywam, nie? Mało jest tak, że po prostu gram po prostu, żeby sobie grać. Wiecie, wiadomo, w takie tytuły typowo proste, albo zrobię tak, takie, które nie, no wiem, że na serii nie będą dla mnie tutaj w żaden sposób przeze mnie wykorzystane. To inaczej, ale jeżeli mamy gry, które jednak chcę nagrać, to nie ruszam ich. Bardzo zmieniać o co, jaki aspekt tego wszystkiego, co mówię, chodzi.
Nagrywanie jest świetne, ale granie solo też było super. Po prostu czasami granie samo dla siebie określałem jako, wiecie, stratę czasu i niezbyt to było rozwijające. Tak na przykład jak teraz sobie nagrywam, to się czuję taki, wiecie, spełniony, że robię coś, co zostanie na dłużej, nie? I potem jak patrzę sobie, że 3 lata temu grałem w Dead Space, to mam takie, ja pierdzielę. To jest takie dla mnie fajne, że zrobiłem to, nie? A panowie, wysadzicie się tutaj. I to wszystko jest takie miłe, miło się na to patrzy. Mam naprawdę dużo satysfakcji, jak patrzę na moje stare serie, ile ich zrobiłem i jakie gry to były. Mam nadzieję kiedyś zrobić ich więcej. Nawet niezły sposób na kasowanie przeciwników. Gdzieś tu jeszcze złom leży. Ale nie mam pojęcia gdzie. Nawet jedzonko nam zostawili. Tam jest jakieś oddalone, tu jest jakieś, no już wiecie, to są takie końcóweczki, czy znaczy nie ma gdzie jadę, nie ma. Ostatni obóz pewnie zostawię sobie na koniec. Miny mamy zrobione najważniejsze, a minowanie było śmiesznie ważne. W ogóle śmieszne jest najbardziej to, że ja nie mam prawie miejsca na dysku. Tak, ja dalej nie ogarnąłem tych filmików, co miałem. Dzisiaj muszę to zrobić, bo jutro jest piątek, więc jak wiecie, możecie się domyślić, potrzebny będzie mi dysk. Czuję taki, że może chory będę. Wziąłem sobie, napiłem się tego. Się zaśmieć, ale napiłem się Jägera. W sensie mam takie mini Jägerki, napiłem się połowy tego Jägerka. Tego, alkohol. Nie piję za dużo, no bo wiem, że dla zdrowia lek, taki Jägerek, taki ziołowy lek, nie? Się zaśmiać można. U mnie wszyscy w pracy chorują. Ja mam nadzieję, że nie zachoruję jeszcze. Nie na weekend. Nie na weekend. Mam w pracy tabletki na gardło i ogólnie będę musiał wziąć. Rano coś wezmę. Ale no, nie mam ochoty być chory. To na pewno. Czy idealnie przed weekendem? Nie fajnie. A jeszcze za tydzień idę na imprezę, gdzie ja zazwyczaj nie chodzę na imprezę, ale idę w końcu. Co to za miejsce? Tak, idę, w końcu się zgodziłem, więc... Ale piękna pieczara w ogóle. Przerażające miejsce, co? Masa kości. Typie, lepiej zabierz stąd szybko te pieprzone kosiarki, albo trafią na rzeź. Mówię poważnie, nie wolno im się tu paść, Frank. The treasure of food. Freely walking and breathing. Hmm.
Co taka apokalipsa może zrobić z ludźmi, nie? Nie sądzę, żebyśmy byli aż tak przygotowani na takie warunki. Ale nasze czasy, myślę, nie są tak, wiecie, stare i nie doszłoby do takich czasów. Taki Mad Max chyba jest z 90 któregoś roku, w sensie stare czasy, moim zdaniem. Nie takie nowoczesne, jak mamy teraz. Tak mi się wydaje, że nasi ludzie lepiej by sobie poradzili w tych właśnie momentach teraz, co są. Wiecie, naukę, jakieś tam sprzęty, no jednak, nie? Nie wierzę w te twoje infa, bo one zawsze są skłamane. Oho, ho, 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 siema. Te kości takie ogromne. Oczywiście to są wieloryby. Strzelam, że to są wieloryby po prostu. No. Się ruszają te kości? Niedobrze. Tu coś jeszcze jest. Skrawek historii gdzieś musi być. Łamią się te wszystkie kości. A nie, zdobyłem wszystko. Dobra, nieważne. Się po prostu nie zaznaczyło. Tu jeszcze jest punkcik, tam jest ten obóz. I to wszystko. Straszną ochotę ostatnio pograć jakiś symulator. Wiecie, wyskakują całe te symulatory tam biznesu, wiecie, ja lubię bawić się w biznes, nie? Bardzo lubię. Na pewno na kanale będą jakieś giereczki, jak na przykład Supermarket Simulator. Ja mam go, ale wiem, że on jest dopiero cały czas go tworzą, więc nie mam ochoty po prostu zaczynać serii aktualnie. Kiedyś też grałem w coś podobnego. Naprawdę dzisiaj nam szybko idzie ta końcóweczka, naprawdę lecimy. Mi zostanie zrobienie jeszcze tego osiągnięcia, które mi zostało, ale to już poza serią. Dobra, chyba na razie tyle mogę to zrobić. Tyle mogę zrobić, lecimy. Coś jest nie tak. Nie mogę tego ten. Pociągnijmy.
No już myślałem, że jakaś magiczna ta się trafiła, nie? To jest zabawa. Dobra, troszeczkę maksa. Nie mów mi, że burza idzie teraz, nie? Ja tu zaraz zginę. A, leci burza. Ciężej będzie nam znaleźć złom i ogólnie wszystko tutaj. Gra nie wierzy, że kończymy ją. Tak, kolega leży. Za wesoło tutaj nie jest. Nieprzyjemne miejsce. Nie wiedziałem, że taka tarcza może chronić przed wybuchami.
Mam nadzieję, że się zaraz skończy, bo nic nie słyszę. Cześć, Vern. To ostatni raz, kiedy zobaczysz białego ducha i wyciąg z banku, dupku. Baw się dobrze jako więzienny cwel. Joe i chłopaki. That guy wouldn't last long out here. Masakra, nie było dialogu, widać. Moi biorąc. Ła! Ale mnie to zabrało. To nie tak miało to być. To nie tak miało być. Tak, zrobilibyśmy to szybciej, ale mnie przyzrzuciło. Ciekawe, czy ten złomiarz tu będzie, ten typek. Nie ma go, niestety. Miałem taką cichą nadzieję, że on tutaj zostanie i to będzie, wiecie, takie. I ostatni złomek na górze. Jeszcze nie, ale dobra, muszę tam wysadzić to. Weźmiemy to paliwo, wrzucimy tam i zobaczymy. I pięknie obóz na 100%, kolejny, ostatni, tak naprawdę. Został nam ostatni punkcik tutaj. Jest tutaj jeszcze to do zrobienia, ale to jest tam tylko jakiś pojazd, który możemy sobie po prostu po drodze wybuchnąć. Podskoczmy do tego punktu najpierw. Tak, trzeba będzie do bazy wrócić. Żeby naładować sobie, wiecie, amunicję, grzmoty i będziemy mogli lecieć na walkę. Cały teren jest pusty. Jak się z tym czujecie? Zrobiłem to, co mówiłem. Może jeszcze wyścigi zrobię, zobaczę. Może jeszcze odcineczek zrobimy. Chyba tak, chyba sobie spróbuję chociażby. Wiecie, wyścigi mnie już tak nie obchodzą, nie? To nie jest
czas, gdyby mnie to obchodziło. Ktoś, przeciwnicy są, gdzie już się skończyli. To ciekawa sprawa. Się lokacje nie zaliczają, zauważyliście? Boże, nie tak. Chciałem najpierw do bazy, a wtedy się tepnąć na wyścig. No bo ja mam amunicji dużo, wiecie. Najpierw do bazy, potem na atak. Możemy zobaczyć. Zobaczymy, jak mi pójdzie po prostu teraz wyścig. Czy chcę go porobić tak naprawdę? Bo ja już je robiłem za dzieci, wiecie. Jak kiedyś grałem i to nie jest takie, że ja muszę tam jechać, nie? Czy ja żałam takie, że muszę pojechać. Onto the O-ring from my humble abode, leaving burnt rubber on this lethal road. To jest mieszta do mięsa. Do mięsa, ta. Możemy zrobić sobie. W ogóle byśmy musieli zrobić wszystkie. Kupowanie tych rzeczy to jest katorga. Ciekawe, czy zrobimy w ogóle wszystkie. Gdzie mamy tego złomu, ale to nie wiadomo, nie? To już to takie samochody, co wiecie. Trzeba zbudować wszystkie, wiecie, magnum opusy. I to kosztuje aż 900, dlatego to takie niebezpieczne, nie? Bo zaraz będzie coś, co będzie kosztować bardzo dużo. A ja mam tylko 2000 złomu. Już są takie, ta, tu nawet za darmo możesz w ogóle. Ładne, nie? Te ich samochody, co stworzone tutaj są. Archanioł zbudowany. To mamy. Aha, można zbudować, dobra, bo ja tutaj... Ja ich po prostu raz buduję, a nie muszę. Co ja tu odblokuję, nie? Wszystkie po prostu, które będę mógł. O, widzicie, kończy mi się. Aurelion czujny. Oj, się boję, że mnie nie będzie stać. Ho, ho, ho. Oczywiście, że mnie nie stać. Srebrzysty kawaler. Tu też mnie nie stać. Tu też mnie nie stać. Ty, dużo ich było. Maniak prędkości. No nic, te wyścig trochę do pupy, nie? Że nie mam niektórych pojazdów. Bo wiecie, tutaj no niestety. Właśnie mam zbugowane paliwo z nożami. No nie mam tego mięsa. Miejsca. Pojazdu nie mam. Mam tu jakieś wyścigi, których nie zrobiłem. A zobaczmy te na przykład. Co, pościgajmy się. Nie mam parcia na wyścigi. Ja wyścigi zrobiłem kiedyś i wiecie, że... Wiecie, jakbym miał, musiał to zrobić dla mojego osiągnięcia, bym to zrobił jeszcze raz. Ale ja już wszystko mam! Bomba. A zagrajmy sobie jedną taką może jeszcze na końcóweczkę. Ścigałkę, nie? A fajny, mały.
Luzik, arbuzik, trochę mnie rzuca, niedobrze. A wiecie, o coś tam eksplodowało. Dobra, to nie chcę. Nie chcę. Dobra, chcę wyskoczyć. Dzięki, nie chcę. Mamy to, nie? Tak naprawdę. A możemy zniszczyć tamto i tamte te i mamy koniec tak naprawdę. Zmienimy sobie może samochód nasz własny. Nie będziemy tam się tułać. W ogóle czemu ja się tułać chcę tak daleko? Tutaj się tepnę, po prostu przelecę, nie? Boże, przepraszam, że tak puka mi coś, puk. Muszę to krzesło rozkręcić i je ogarnąć. Dzisiaj w ogóle byłem sobie, umyłem sobie auto tak po drodze, tak stwierdziłem. A dobra, umyję to auto. Moje własne. Trochę tam i tak jest brudne, wiecie jak to jest. Ja nie umiem tak czyścić, żeby to było czyste. Ale jeszcze przy okazji, jak przyjechałem pod mieszkanie, to sobie wziąłem spraya i te szyby wyczyściłem. Wiecie, z dwóch stron tam powyższam, bo zawsze mnie denerwuje, że one są takie uciapane już, wiecie, po prostu tym, że nie były myte. Myślę, że się ładnie udało mi to zrobić. Będzie ładnie się jeździć, ale to mniejsza, nie? Nie ma tu nic do roboty. Tam coś jest do pogadania, tu coś. Bo to jest to, te rozmowy, że o, zrobiłeś to, jesteś fajny. Ale jesteś fajny, jestem fajny, wiem o tym, ale nie musicie mi o tym mówić cały czas. Przyciągnę trochę ten odcinek. Sorki bardzo. Ostatni, bo tak, to jest ostatni odcinek, już wam mogę powiedzieć. Długo seria trwała ze względu na czas, ale kurde. Ach, Mad Maxik. Za starość, nie wiem czy na starość będę w to grał, będę pewnie w co innego grał. Jeżeli w ogóle będę grał, tak się czasem mówi, nie? Właśnie tak się mówi, czy na pewno będziesz grać, jak będziesz dorosły, już taki wiecie. Jestem dorosły, mogę powiedzieć, jestem młodym dorosłym. Dopóki nie mam 30 lat, to się czuję jako młody dorosły. 40 taki dorosły, 30 taki dorosły, ja jeszcze mam 27, będę miał za niecały miesiąc, tak, w listopadzie mam urodziny i mam, że fajnie, pewnie jak ten odcinek jest, to już jest listopad dawno. Tak, ja tak zbytnio nie obchodzę urodzin, jeżeli chodzi o temat urodzin, to ja zazwyczaj zlewam to, byleby, wiecie. Elo, elo, 3-2-0. Niezbyt mnie to rusza. Co ty masz znowu do mnie do powiedzenia? Znaczy, ty mi masz do powiedzenia. Chcę posłuchać. If you're the one who tore down all of them rotten sticks of steel and flesh they call scarecrows. Dobra. Gadasz to, co gadałeś przed... A, nieważne. Wiecie co? Ja was tu pożegnam. Tutaj, w tym pięknym miejscu, kończymy serię z Mad Maxa. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. I no, żegnam was. Po prostu. Było mi miło. Do zobaczenia. Cześć!